I want you to raise your right hand, and I want you to repeat after me. I am a YouTuber. My content is repugnant. I am the cancer of YouTube. Śniło mi się, że YouTube to poważny biznes. Dopiero co były święta, a ja już tak zgłodnia. Witajcie, jestem Cancer of YouTube. I dziś przyjrzymy się raczkującemu trendowi, który według moich zmysłów... już niedługo wystrzeli na wyżyny popularności. Trend, o którym mówię, to testy jedzenia. I nie tego z egzotycznych krajów. Nie tego z niedostępnych dla przeciętnego człowieka miejsc. Miejsc ciekawych, przepełnionych obcymi kulturami. Tylko z najbardziej popularnego miejsca, w którym można nabyć gotową żywność. Z supermarketów. Witajcie, ziomeczki, w testach wody z kranu. Cześć i siema, ziomeczki. Dzisiaj przetestujemy powietrze. I pomyślicie sobie, Gargamel, to nie jest takie złe. I macie rację, ale nikt nie potrafi zrobić tego dobrze, więc... Zaczynajmy! Food reviewer. I do reviews on the YouTube. You never knew such a cool dude. I keep it so fly. And do you know why? It's cause I know when I do my dad. Gitara siema w mojej kuchni! Jeśli nie wiecie, jak wyglądają testy jedzenia, już spieszę z wyjaśnieniem. Jakiś typ siedzi przed kamerą i mówi: hej, dziś przetestujemy cheeseburgery, sajgonki, parówki, sushi, zapiekanki, pizza z marketu, po czym to je? I mówi: dobre. I to koniec. Tak wygląda cały film. Jedne z nich są rozciągnięte do 20 minut, z czego większość czasu zajmuje przeżuwanie jedzenia albo plucie nim do zlewu. Inne trwają 3 minuty, bo ile można mówić o potrawie składającej się z bułki, sera i kawałka mięsa. Pomyślicie, testy jedzenia nie wymagają zbyt wielu umiejętności, ale pomimo tak nisko postawionej poprzeczki, niektórzy zdają się nie posiadać nawet tych podstawowych. Dobrze zapakowany. Oh boy! To było trudne. Wystarczy umieć jeść, patrzeć i mówić. Ocenowo-smakowo w tej naszej skali marketingowej. No i czasami przygotować sobie jedzenie. Nie, wiecie, trochę mi się spaliło, Trochę mi się spaliło. Mam nadzieję, że to nie zaburzy mojego poczucia smaku. Czego obawiam się nie potrafi większość testujących. Food reviewer. I do reviews on the YouTube. Charakterystycznym elementem większości recenzji jest negatywne nastawienie do jedzenia z marketu już na samym starcie. Wiecie, tutaj wtrąci się, że etykieta kłamie. Czyli mamy tutaj mięso 70% nie wiadomo skąd, znaczy wieprzowe, czyli po prostu musi być wieprzowe w teorii. Tutaj, że wcale nie chcą tego jeść. Mrożona pizza to naprawdę jest dno dna. I nie byłoby w tym niczego złego, gdyby te filmy zawierały cokolwiek innego poza nagraniem jedzenia. Takie kanały jak Dem czy Żarłok TV wplatają w swoje recenzje i testy satyrę, jakąś postać. A w omawianych przeze mnie testach mamy po prostu jakiegoś gościa, który czasami nawet narzeka, że tam jest. Zachowuje się, jakby gotowe jedzenie było poważnym biznesem, po czym mówi: to jest nawet dobre, jak na marketowe. Albo marketingowe, bo po prostu nie umie mówić. No drugą opcją jest, że powie: to jest do dupy, bo z marketu. O kurwa. No weź to wyłącz, wyrzuć tą parówkę. Chyba wszyscy wiemy, że gotowe jedzenie z marketów jest po prostu średniej jakości. I aby przetrwać w sklepie dłużej niż 2 dni, musi zawierać jakąś chemię, nie za bardzo bioskładniki i takie nie zawierające zbyt wielu wartości. Wszyscy wiemy,
poza naszymi testerami. Dla nich wielkim zdziwieniem jest fakt, iż burger w środku nie zawiera super jakości mięsa. Ma to jakiś tam posmak niby mięsa, ale to jest tak wszystko takie rozdrobnione na maksa, takie rzadkie, że... Albo to, że burger nie ma sałaty. Sałata oczekiwania versus rzeczywistość. Tak. Ten burger, którego data ważności sięga przyszłego roku, nie posiada sałaty. No ale niech zgadnę, jakby posiadał taką sałatę, to byście bardzo mocno narzekali, że jakaś taka oklapnięta, czarna i kurwa płynie, bo minął miesiąc. Ale to jest do dupy. Chyba jasnym jest, że dania gotowe w tym momencie nie dorównują świeżej kuchni. I narzekanie, że burger, który ma przetrwać miesiąc w lodówce, nie zawiera super mięsa, to jak narzekanie na kamizelkę kuloodporną, że jest jakaś taka niemodna i ze złego materiału. Sama idea produktu odrzuca niektóre cechy i to dość zrozumiałe. Dla większości ludzi. Jedzenie to ma być łatwe i szybkie w przygotowaniu i dodatkowo w lubianej formie, a nie smakować jak z restauracji. Wiesz co? Kolejnym przyzwyczajeniem testujących jest porównywanie jedzenia gotowego i z marketu do tego, które można dostać w restauracjach. Jak można być tak zjebanym? Siemanko, witam w mojej kuchni, dziś udowodnię wam, że sushi za 10 zł, które leży cały dzień w lodówce, przez co nie może zawierać wielu surowych składników, jest gorsze od zestawu za 100, który jest gotowany dopiero po zamówieniu. Wiem, bo jadłem taki 2 razy. Siemanko, dzisiaj udowodnię wam, że pizza, która jest mrożona, odstaje jakościowo od tej, którą wczoraj jadłem w mące i wodzie. Serio stary, dzięki, nigdy bym na to kurwa nie wpadł. No ale hej, może to jedzenie byłoby smaczniejsze, gdybyście je poprawnie przygotowywali. Sajgonki? Tak, tak, nie na głębokim tłuszczu. Po prostu, podgrzej na patelni. Hamburgery? No jasne, że z mikrofalówki. Nie ma niczego lepszego jak podgrzane w mikrofalówce mięso. Zrobiłem to w mikrofali, bo dlaczego by nie? W piekarniku nie chciałem tutaj do tego używać. Nasze mięso w przypadku drobowego zmieniło trochę kolor na brązowe. Zrobiłem to w mikrofali, bo dlaczego by nie? Nasze mięso zmieniło trochę kolor na brązowe. Dlaczego by nie? Nie próbuj nawet zrobić tej drugiej opcji, którą podają na opakowaniu, czyli piekarnik. No to żeś zrobił. Na szczęście kontynuowałeś ten jakże rzetelny test spalonego na węgiel jedzenia. Mam nadzieję, że to nie zaburzy mojego poczucia smaku. Zawiera cukier i substancje słodzące. Nie jest to jakoś super zdrowe, to takie z sieciówki. Nasi testerzy często nie wiedzą, co mówią. Gadają, aby gadać. Tak samo jak zresztą ich widownia, która narzeka na to, że mało jest mięsa w sajgonkach. No tak, przecież w potrawie, której farsz jest zrobiony z kapusty, marchewki, makaronu, grzybów, jajka i mięsa, jest tylko 10% mięsa. Kurwa, ja rozumiem, jakby było 99%. Wtedy jest dobre, kiedy jest mięso. Ale i tak lepiej ugotować obiad za 6 zł, a więc... Zobaczcie na tego hamburgerka tutaj. Jest bułeczka, pomidorek, mięsko, serek, sałata. Zmartwiło mnie najbardziej właśnie to, że oszukali mnie na samym opakowaniu. No tak. Tak on wygląda po otwarciu, a tak wygląda na opakowaniu. Brakuje to trochę warzyw. Nie ma warzyw. Czegoś mu brakuje. Gdyby tylko na tym obrazku nie było wyraźnie napisane, że jest to propozycja podania, a nie to, co dostaniesz w środku. Cały ten zestaw kosztował chyba 9 zł i faktycznie po zakupie jego można od razu go jeść, nie trzeba go przygotowywać, bo sushi oczywiście można jeść też na zimno. Ha! Tego sushi nie trzeba podgrzewać. Większość sushi się jednak podgrzewa. Sushi, fotomaki, składniki alergenne, soja, pszenica, skorupiaki, jaja, ryby. Zawiera cukier i substancje słodzące. Nie jest to jakoś super zdrowe, to takie z sieciówki. Ach, te niezdrowe substancje słodzące. Gdyby tylko do ryżu, który jest potrzebny do sushi, nie dodawało się octu ryżowego, soli
i cukru. Jakie to jest niezdrowe, ale jeśli już o tym mowa. Food Reviewer. I do reviews on the YouTube. O ile większość testerów nie ma jakoś rażąco dziwnych reakcji na jedzenie, to ten jeden, słodziutki cukiereczek, musi pokazać, że on to jest kurwa gość. Gość, który kiedy robi filmy o sushi, to musi do filmu wtrącić kilka zawiewających rasizmem żartów. Rozpada się po jednym dotknięciu. Kurwa. Jest taki dziwny. Kurwa. Wasabi. Kurwa. Tym rybnym. Kurwa. O, ale tu jest fajne. Tu jest z marchewką na przykład. Kurwa. Człowiek o tak delikatnych zmysłach i wyczuciu, że musi do swoich filmów wstawiać fragmenty, w których wyciąga sobie półprzeżute jedzenie z ust. Nie, nie, nie. Nie jest oddzielany mechanicznie. On po prostu... Nie, nie, nie. Nigdy w życiu się nie zwymiotowałem po żadnym jedzeniu. Chyba, że po powąchaniu parówki. Ja nawet nie zjadłem, a już miałem o trochę wymiotne, tak więc... No ale potem odkryłem, że muszę jeszcze mocniej podkreślić mój zajebisty gust i żygać, żygać, żygać. To mówienie o żyganiu sprawiło, że zgłodniałem. Zaraz wracam. Czas na ucztę. Ale w międzyczasie powiem wam o evencie, który będzie miał miejsce 14 stycznia w Krakowie. Meet YouTube. Będę tam ja, będzie Achus oraz Generator Frajdy. Będziemy mieli swój sklep, który sami mogliśmy zaprojektować, a wszystko to będzie napędzał Tiger. Więc jeśli chcecie nas spotkać, nabyć coś z mojej nowej kolekcji, która będzie miała premierę właśnie na tym evencie, to obczajcie fanpage'a tego wydarzenia. I have your dollar.